Dzień dobry, dobry wieczór, czyli witajcie. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że dawno temu filmu akwarystycznego nie było, ale nie powiem. Już powiedziałem, trudno. W każdym razie nie było, a teraz jest. Szanowni widzowie, musicie się przyzwyczaić, że na razie filmy będą się ukazywać z szaloną wręcz częstotliwością. Czyli jeden na kilka miesięcy, aż do odwołania alarmu. Nie wiem jakiego, ale jak odwołam, to się pierwsi dowiecie. Okej, intro wprowadzające było, teraz czas zacząć o akwarium. Zwykle bym marudził, że niewiele się zmieniło. Ale tym razem trochę jednak uległo zmianie. Najpierw kilka słów o zbrojnikach, które dostałem od kolegi Krzyśka. Dostałem je w ilości nieznanej. Jakoś ciemno było, czy coś, kiedy wpuściłem całe stado. I jak wpuściłem, tak stado zniknęło w krzaczorach. Oczywiście po przyzwyczajeniu się do otoczenia stado wypływało, ale w nocy. Chciałem je policzyć, ale przecież nie będę jak debil siedział w nocy z latarką i liczył. Jakby były trzy, to może bym policzył. Ale tak, jeden dał się zaobserwować, potem odpłynął, pojawił się w zupełnie innym miejscu i został znów policzony. Także spis powszechny moich zbrojników okazał się pomyłką. Dałem sobie spokój i zapomniałem o tym, generalnie olewając ich ilość. Aż któregoś dnia w oczy wpadły mi patyki, które miałem w którymś z padłych akwariów. Patyki leżały i się kurzyły. Pomyślałem, a może by tak je wsadzić tutaj, do tego zbiornika? Jak pomyślałem, tak już po 2 tygodniach zrobiłem. Dokładnie umyłem drewno, sparzyłem nawet, a potem siup do akwarium. Swego czasu te patyczaki sobie ładnie tonęły w zbiorniku, ale po kilku latach leżenia na parapecie wyschły na wiór. Nauczony doświadczeniem wiedziałem, że jak je wsadzę do wody, to powoli, powoli zaczną nabierać płynu, aż w końcu zatoną. W ogóle dlaczego je wsadziłem? Po pierwsze, zajmowały mi miejsce na parapecie. Po drugie, chciałem coś zmienić w wyglądzie akwarium, a po trzecie, chciałem radochę sprawić zbrojnikom. Bo jak wiadomo, zbrojniki drewno kochają jak mój pies makaron. No i nie zawiodłem się. Kiedy tylko drewno pojawiło się w akwarium, zbrojniki oszalały. Nastąpił grupowy atak na pływające patyki. Moje glonojady nagle powyłaziły w biały dzień ze swoich kryjówek. Na początku wypłynął jeden, taki komandos. Sprawdził co i jak, przystał się do drewna i zaczął obrabiać. Jak długo nie wracał w krzaki, to się reszta zainteresowała, czy przypadkiem nie trafił do puszki. A jak reszta wypłynęła i zobaczyła, że ten pierwszy cwaniaczek obrabia drewniany patyk, to wręcz natychmiast do niego dołączyły. I tylko dzięki temu udało mi się dowiedzieć, ile mam zbrojników w akwarium. Ale byłem tak podniecony tym, że je policzyłem, że zapomniałem, ile ich jest. Ale na pewno ponad 10. Za to drewno w akwarium zbrojniki się odwdzięczyły. Bo tak się grupowo na nim wieszały, że w końcu patyki od nabranej wody i od ciężaru ryb zaczęły coraz bardziej tonąć. Teraz na dzień dzisiejszy wszystko już zatonęło, a zbrojniki nadal żerują na patykach, ale już nie tak widowiskowo jak w momencie włożenia drewna do akwarium. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Po poważnych problemach z glonami nie zostało wiele śladów. Oczywiście, szczególnie na anubiasach, można je jeszcze zauważyć, ale w końcu nowe liście są zielone, a nie pokryte wstrętną mazią. Cała reszta też zaczęła rosnąć. Widać na liściach niedobory, ale przestałem się tym przejmować. Skoro nie jest to już zbiornik czysto roślinny, to trochę przestało mnie interesować, czy brakuje tego, czy tamtego. Jak rośnie, to znaczy, że dla mnie jest ok i nie będę się pierdołami przejmował. Z 4 karasi zostały mi 2. Pierwszy był chorowity i karłowaty i przeganiany przez inne ryby. W końcu zakończył swój żywot. Natomiast drugi, duży, czerwony, postanowił mi w środku nocy wyskoczyć ze zbiornika. Dlaczego? Oczywiście nie wiem. Znalazłem go rano na podłodze i tyle. Przykre, ale taki jest niestety urok otwartego akwarium. Czasem się jakaś ryba przestraszy, skoczy i już do wody nie trafi. Akwarium wygląda z pewnością lepiej niż kilka miesięcy temu. Już nie muszę się go tak bardzo wstydzić, ale żeby jakoś się nim zachwycać, to raczej chyba za wcześnie. W tym momencie
temat zmian mi się zakończył i zastanawiam się, co dalej. O czym można mówić, kiedy temat legł? Mógłbym zacząć ściemniać, że zająłem się liczeniem każdej grudki żwirku. A dlaczego? A dlatego, aby być prekursorem w tej dziedzinie. Mógłbym rzucać wyzwanie innym akwarystom. I powstawałyby filmy tych, którzy przyjęli wyzwanie. 10-godzinne live'y osób liczących żwirek. To wcale nie jest takie niemożliwe. Ludzie gorsze rzeczy robią na przykład na TikToku. Moja pani ogląda, jak Wietnamczycy plotą koszyki przez kilka godzin, to i liczący żwirek byliby oglądani. A przy odpowiedniej reklamie to mogliby się nawet stać gwiazdami internetów. Zaraz po patusach. Cóż, normalne rzeczy nie cieszą się popularnością. Idiotyzmy są znacznie popularniejsze. Niedługo do akwarium zawitają kolejne 3 karasie od koleżanki Kasi. Mam nadzieję, że nastąpi integracja z tymi, które już tu pływają. Kiedyś, kiedy moje akwaria były stricte akwariami roślinnymi, takie duże ryby by tu nie zawitały. Ale, że na razie zarzuciłem jakieś większe przejmowanie się roślinami, takie duże ryby przyciągają nasz wzrok, więc czasem sobie siedzimy i komentujemy to, co się dzieje w akwarium, a różne dziwne rzeczy się tu dzieją. Dziwne dla osób nieprzyzwyczajonych do ryb, które, kurczę, widać. Do tej pory to wszystko były małe rybki, a tu jest w końcu prawie 400 litrów wody. Ile gupików trzeba by tu wrzucić, żeby je było widać? Tym bardziej, że teraz coraz mniejsze odmiany się hoduje. Chyba właśnie dlatego, żeby pasowały do roślinniaków. Ja nie mówię, że nie powstanie u mnie jeszcze akwarium roślinne. Nigdy nie mów nigdy. Plany były. Musiałem je bardzo zweryfikować przez zdrowie, ale na pewno ich nie zarzuciłem. Cóż, tyle by było tego update'u na dzień dzisiejszy. Gdyby się okazało, że gadałem krócej niż 8 minut, a tyle jest wymagane przez YouTube do wrzucania reklam, a to z kolei do zapłacenia mi za nie, to wreszcie filmu posłuchacie jakiejś przaśnej nutki. Kurczę, kto jeszcze zna słowo przaśna? Oj, starzejesz się, Mozart, coraz gorzej z tobą. No i to by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego spotkania. Dobranoc. Mówię, że dzięki atmosferze księżyc pokazuje, ile w niego napierdala przeróżnego badziewia. I to wszystko by w nas też uderzało i uderza, tylko że spala się w atmosferze, a u niego się nie ma co gdzie spalić, więc po prostu napierdala powierzchnię i krater na kraterze. I tam teraz weź się restaurację. No to jest duże ryzyko. Nie dość, że mało klientów, bo tam przylatują raz na jakiś czas tylko. Jak tylko słabo jedzą, bo to szachę umieszczając, a oni nie zdejmują. Zespół Blinkera bierze. No i wiesz, wybudujesz chałupę, wszystko tam zrobisz w środku, zrobisz restaurację, naściągasz ziemi różnych produktów, zrobisz otwarcie, a tu jak nie pierdolnie w siebie kawał kamienia z kosmosu i koniec, i trzeba się przenosić. Dlatego tam tyle ruin restauracji jest.